Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji najnowszych męskich perfum marki Giorgio Armani. Będzie to Acqua di Gio Parfum. Zapraszam. Byłem bardzo ciekawy tych perfum, gdyż ja ogólnie lubię linię Acqua di Gio, szczególnie klasyka. Bardzo lubiłem Profumo, pamiętam kiedyś. No jakieś tam jeszcze wąchałem. Ogólnie są to naprawdę, naprawdę spoko pachnidła. Oczywiście nie wszystkie, bo kilka z nich, kilka flankerów poszło w taką stronę bardzo ulepną, mainstreamową i chyba nie miały w ogóle nawet nic wspólnego z klasykiem i to już nie lubię takich flankerów, które nic nie mają kompletnie z klasyka oprócz nazwy i flakonu. To jest niefajne. Po prostu wypuśćcie nowe perfumy. No. Chociaż nie, to wiadomo, to tam jakiś marketingowy zabieg, nie? Dobra, nieważne, czego ja wymagam. Nie jest to istotne. Byłem bardzo ciekawy na recenzję tych perfum, gdyż na testy tych perfum już dużo osób porównywało je do Profumo, a ja Profumo testowałem dawno temu, więc też nie będę ich specjalnie do Profumo porównywał, ale pamiętam, że zużyłem całą odlewkę 10 ml bardzo szybko i naprawdę nosiło mi się je bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A Profumo, z tego co wiem, wycofali i na ich miejsce wszedł Parfum. Są jakieś mieszane opinie. Wiem, że kilka osób pisało, nie wiem, na zagranicznej fragrantice, że pachnął tak samo jak Profumo? Profumo, tak. Profumo? Ktoś tam pisał, że w ogóle nie pachnie jak Profumo, ktoś, że nieco pachnie jak Profumo. No nie wiem, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak, także no nic, zaraz ja będę trzecim rabinem, więc powiem jeszcze co innego pewnie. No nie, ja uważam, że wydaje mi się, że ma coś z Profumo, chociaż też mi się wydaje, że to nie są te same perfumy. Chociaż też, jak już mówiłem, wąchałem je dawno temu, Profumo, i nie powiem tego ze 100% pewnością. Jezus Maria, ale się rozgadałem. Dobra, zacznijmy już, przejdźmy do recenzji, sorki. Już od otwarcia wiemy, że mamy do czynienia z jakimś Acqua di Gio. Pachnie to po prostu jak Acqua di Gio. Wyraźny vibe, taki lat 90. morski, ziołowy, bergamotkę, taką czystą, proszkową. Proszkową w sensie, że kojarzy się z proszkiem do prania, z czystością. Nieco takich nut mydlano-różanych, prawdopodobnie od geranium, ale taka odrobinka tylko. Do tego nieco olibanum i to jest właśnie nuta, właśnie taka kadzidlano-cytrusowa, taka nieco dymna, tak naprawdę odrobinkę. I właśnie to mi się wydaje jest nuta wspólna z Profumo, ale czego nie było w Profumo, czego nie pamiętam przynajmniej, to taka wyraźna owocowo-gumobalonowa, słodkawa męskość, taka typowa dla obecnych premier męskich. W sercu ta gumobalonowość robi się coraz bardziej wyczuwalna, ogólnie zapach robi się coraz bardziej słodki. W bazie natomiast ta słodycz praktycznie znika i zostajemy z nutami morskimi, wiadomo, słonomorskimi, takimi molekularnymi, nowoczesnymi, drzewno-cytrusowymi oraz takimi nutami nieco dymnymi, nieco takimi transparentnymi, papierowymi, takimi właśnie jakieś takie nowoczesne drzewne molekuły tutaj są, ale właśnie nie takie, wiecie, takie drażniące, mocne, bardzo dyfuzyjne, ale właśnie taka przyjemna nowoczesność, taka męska, przyjemna nowoczesność tutaj jest. Trwał na mnie z 8 godzin, od skóry odrywał się całkiem nieźle, szczególnie przez te dwie pierwsze godziny mniej więcej. No i cóż ja mogę powiedzieć? Nie są te perfumy żadne rewelacyjne, wybitne, rewolucja to nie jest żadne, arcydzieło to nie jest żadne, ale wydaje mi się, że to są świetne perfumy, takie bardzo, bardzo uniwersalne, takie perfumy dla mężczyzny, który nie ma zbyt dużo perfum w swojej kolekcji powiedzmy, który po prostu nie ma zbyt dużo perfum, albo nie ma ich wcale i chce mieć jedno pachnidło na każdą okazję, na każdą porę roku, na każdą porę dnia, to jest po prostu idealne pachnidło stworzone do tego. Poważnie. I to są perfumy, które wydaje mi się polubi każdy. Polubi każdy facet, każda kobieta, każdy to polubi. No a to są takie bardzo nieofensywne, bardzo przyjemne perfumy. I wydaje mi się, że stworzyć coś takiego to nie lada wyzwanie. Naprawdę wydaje mi się, że nie ma zbyt wiele takich perfum, bo niektóre są albo za słodkie, albo za mocne, albo zbyt takie świeże, gryzące, albo po prostu zbyt świeże i nadające się, nie wiem, może tylko na lato. A tu jest właśnie tak wszystko super połączone. Jest odpowiednia dawka słodyczy, odpowiednia dawka wytrawności, odpowiednia dawka takiej świeżości, cytrusów, morskości. Super, super, naprawdę super. Ode mnie jest to 8 na 10. Bardzo pozytywne zaskoczenie i nie są to perfumy dla mnie. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek zaopatrzył się w odlewkę czy flakon,
Ale jak już mówiłem, dla osoby, która nie wiem, nie poszukuje w perfumach nie wiadomo czego, chce po prostu pachnieć ładnie i mieć jedne perfumy na każdą okazję, wydaje mi się, że ciężko obecnie o coś lepszego. Moje zdanie. Jakie macie wy? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem jak zawsze bardzo ciekawy waszych opinii. Dzięki, pa pa.